Rafał Patera, witam i zapraszam na TeleExpress. Dziś Boże Narodzenie, czyli uroczystość Narodzenia Pańskiego o północy w kościołach w całej Polsce. Tysiące wiernych uczestniczyło w uroczystych pasterkach. Msze odprawiane na pamiątkę modlitwy i oczekiwania pasterzy na narodziny Jezusa Chrystusa należą do najważniejszych świątecznych tradycji. W sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach wyjątkowość pasterki podkreślają turyści i górale. Dziś rodzi się mały Pan Jezus dla całego narodu i myślę, że tu to Krzeptówki to takie bijące serce polskich. W katedrze na Wawelu arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że nie znamy dokładnego dnia narodzin Chrystusa. Tradycja chrześcijańska przyjęła 25 grudnia, datę znaną z astronomii. Dzień zimowego przesilenia. Dies solis invicti. Dzień niezwyciężonego słońca stał się dniem świętowania narodzin Bożego Syna.